Dzień dobry wszystkim, z tej strony Elin i jesteśmy dzisiaj w Akademii Jazdy Konnej. Jesteśmy z naszą Paulinką. Jest dzień drugi, jest poranek, ja jestem przebrana. Jak widzicie, udało mi się przebrać Paulinę w jakiś inny strój. Wygląda całkiem nieźle, powiem szczerze. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest całkiem spoko. Więc cóż, myślę, że możemy teraz... nie wiem, czy... No tak, nie będziemy konno jeździć oczywiście, ale... Możemy teraz sobie pogadać z Kasią, bo taki mamy quest. No więc cóż, gadamy z Kasią. No idę, idę. Gdzie co, chyba jest troszeczkę za cicho, więc dajcie mi chwileczkę. Ja to zaraz podgłośnię. Mam nadzieję, że teraz będzie ok, więc idziemy do auli. Trochę Kaśkę wymieniliśmy, ale to nic, myślę. Poczekamy sobie na nią tutaj. O Jezus, moja kamerka. Kasieńka, streszczaj na tyłeczek, co? Dobra. Fajnie, że się przybrałam jak na tą... Boże. Halo, jestem tutaj. Na tą, wiecie, uroczystość. To w sumie jest całkiem niezłe, bo mój kochany Pajo chrapie sobie tutaj ten i mu się coś śni. Witam ponownie. Chciałabym powitać Was serdecznie w następnym roku. Witamy. W porównaniu z zeszłym rokiem ulepszono kilka rzeczy. Akademia została całkowicie wyremontowana, a do tego otrzymaliśmy nową trasę z przeszkodami nad jeziorem. Niektórzy z Was mogli wypróbować ją już wczoraj. Skoro mówimy o nowościach i nowinkach, chciałabym przedstawić Wam dwóch nowych nauczycieli. Najpierw Zuzanna Felber, odpowiedzialna za pielęgnację roczniaka. Zuzanna chętnie odpowie na wszystkie pytania dotyczące tematu. Jest natomiast odpowiedzialna za trasę z przeszkodami i będzie z Wami trenować. Sympatyczna. Witam, jestem Zuzanna. Jak Pani Miriam wspomniała, odpowiadam za pielęgnację roczniaka. W razie pytań jestem do Waszej dyspozycji. Nie mogę się doczekać pasjonujących chwil, które spędzę z Wami. No, sympatyczna. O Jezu. Będziemy ćwiczyć na nowej trasie. To będzie chwaluga, aż panujecie tę trasę i pokonacie ją nawet we śnie. Jednocześnie będziemy zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo treningu. Nie chcemy, by coś przydarzyło się zwierzętom, ha? Zwierzętom? A co z nami? My możemy spokojnie połamać sobie kości na tej trasie, tak? Ciekawe. Oczywiście, tak, tak. Spokojnie, spokojnie, dajcie radę. Bardzo, pani Felber, dziękuję bardzo, pani Moro. Jestem pewna, że zbliżycie się do siebie w następnych miesiącach. Chciałabym wam przypomnieć, że każdego dnia zajęcia odbywają się w klasach oraz że w każdy piątek piszecie test z materiału zrealizowanego w tygodniu. Proszę również o to, abyście przychodzili punktualnie na lekcje jazdy konnej i nie zaniedbywali pielęgnacji koni. Max porządnie przetrzepie wam bryczesy, jeśli pozwolicie, żeby koniom czegoś brakowało. Dobrze, wystarczy jak na pierwszy raz. Życzę wspaniałej zabawy i mnóstwa przygód w naszej akademii. Mrał. Przetrzepie bryczasy. Już o tym mówiłam na live nawet. Jak on trzepie te bryczasy? Ojej, Felber wydaje się całkiem miła. Za to Moro to istna hetera. No. Okej, okay, i mamy zmianę pory dnia. No tak, mili Państwo, to ja sobie teraz poogarniam tego konia. Nie wiem, co tam do ogarnięcia. Zobaczę jeszcze, bo chyba wszystko ogarniałam na dzień dobry, ale dobra, zobaczymy. I dopiero do Was wrócę, jak wszystko będzie ogarnięte. Ale chyba ogarniałam wszystko, zobaczę jeszcze. Dobra, to do zobaczenia. Okay, tak jak myślałam, wszystko mam ogarnięte. Więc zmieniamy porę dnia, mili Państwo. Tutaj Paulinka sobie biega po okolicy, a co, dlaczego nie? Trochę joggingu dla jazdy konnej zawsze się przyda. No dobra, to zmieniamy okolice i zobaczymy. Okolice, Boże, zmieniamy porę dnia i zobaczymy, co tam ciekawego nam powiedzą. No dobra, jesteśmy w stajni i mamy pogadać z Maxem. Dobrze. Cześć. Cześć.
Zaraz będę gotowa. No dobrze. Trening. Aby zająć dobre miejsce podczas turnieju jeździeckiego, zarówno ty, jak i twój koń musicie regularnie trenować. W tym celu możesz pojechać do różnych hal jeździeckich i rozpocząć w nich trening. Z biegiem czasu, dzięki odbytym treningom, staniesz się lepsza. Twój koń podniesie swoje umiejętności w tych trzech dyscyplinach jeździeckich, jeśli z sukcesem ukończysz trening. No właśnie, to muszę do tego przysiąść, powiem szczerze, bo niestety, ale nie mam za bardzo takich dobrego skilla, żeby po prostu tutaj to ogarnąć, niestety, więc tutaj muszę przy tym usiąść i sobie to przykoksać, żeby to umieć robić, bo naprawdę nie umiem. Każda gra jakoś tak mi w miarę łatwo przychodziła, tutaj jest, mam pewną trudność, serio, możecie się śmiać lub nie, ale mam pewną trudność. To jest mój koń, on tutaj tak sobie ładnie stoi, super, fajnie, czekasz na mnie. Okej, okay, mamy tu do wyboru, bo mam już jakiś taki wybór, bo kupiłam jej jedną uzdę z nachrapnikiem, więc tą uzdę jej oczywiście zmienimy. Mamy taką z takimi ćwieczkami małymi, no i to. I możemy sobie, wiecie co, może jak będziemy jechać, ćwiczyć cokolwiek, to pojedziemy w tej. No i mam jeszcze grzywkę nową, też możemy jej zapleść tą grzywkę, bo jest zapleciona, powiedzmy, że to jest zapleciona grzywka. No i już gotowe. Dobrze, no i cóż, zobaczymy, co nam powie pan Norka. O, jak fajnie nam oddalili, dobra. Dla siebie nic jeszcze nie mam do jazdy konnej, dlatego że nie było mnie na to stać. Poza tym te stroje, no mam nadzieję, że coś z czasem odblokuje, bo generalnie rzecz biorąc, one nie są jakoś porywające. Mogłoby ich być troszeczkę też więcej, chociaż trochę lepiej jest, że jest więcej dla koni, a nie dla jeźdźców, tak? Że jest więcej o koniach w grze niż mody zamiast stricte gry o koniach. Także się cieszę nawet, że tak jest okrojony ten ta moda tutaj. Bo jednak to jest gra o koniach, a nie o modzie. Stary wróbel, stara wyjadaczka, to już gdzieś usłyszałam też. Dobra, no to nie było takie złe. Oczywiście tylko po to, aby się upewnić. Mhm. Dobrze. W tym treningu chodzi o to, by bezbłędnie przejechać parkour. To już czytałam, prawda? Więc tutaj nie będziemy tego czytać po raz kolejny. No i co? Mamy parkour. Tą kawałeczkę to powinno się właściwie przejechać na kusie. No dobrze. To był super pokaz, choć długo cię nie było. Ćwiczyłaś gdzieś potajemnie? Prawdę mówiąc nie, ale kilka razy pojeździłam konno. Jestem dumna, że nie wyszłam jeszcze z wprawy. Mhm. Choć z tak wspaniałym koniem nie jest to przecież żadna sztuka. Zgadza się, ta klacz jest naprawdę wspaniałą dziewczynką. Uważaj na nią. Zrobię tak. No to idę zatroszczyć się. Pewnie. Jeśli nie będziesz pewna, co trzeba zrobić, zapytaj Max. On ci pomoże. Jasne. Dobra, i mamy tutaj pojedź konno z powrotem do stajni i poznaj z Maxem. Wiecie co, ale sobie zrobimy jeszcze jeden może wyścig, skoro tu jesteśmy. W sensie jeden parkour. Ajajaj. Była zrzutka. 3, 2, 1 i znowu zrzutka. No dobra. Nie, konik nie. Dawaj. Ciśniemy pogadać z Maxem i zobaczymy, co ciekawego nam powie. Maxio. Wow. Ogólnie gra jest, jak już mówiłam, bardzo przyjemna. Jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, co ja o niej sądzę, a propos cieni, a propos otoczenia, ruchów konia i również dziewczyny, no to zapraszam na live'a, którego gdzieś tam udostępniłam i można sobie go zobaczyć absolutnie. Siupsi, dobra. Gdzie co, może w sumie jeszcze póki ten... A nie, ja już prowadziłam dzisiaj roczniaka chyba.
Dobra, no tak, prowadziłam ruczniaka, to nie będziemy go męczyć. Zdejmij to siodełko. No nie, hej, halo. A mogę to tu rzucić? Nie mogę to wrzucić, szkoda. Okej, okay, no to rzucimy to tutaj. Nie, chcę tu rzucić. Rzuć to siodło. Z tym czaprakiem, dziękuję. I Maksio. Super kamera. Rozjesy. Tak, wiem, dzięki. Pewnie, nie ma sprawy. Znam się na tym. Okej, okay, mamy teraz oczywiście do oczyszczenia. Czyszczenia koniesia, więc musimy go wyczyścić i to tak mega, mega szybko. A potem będziemy mieli chyba wolne. Więc zobaczymy, co tam ciekawe nam powiedzą. Coś wolno się to czyści. W ogóle kupiłam, miałam kupić sobie nowy sprzęt do czyszczenia konia, bo ponoć się szybciej nim czyści. Ale czy to jest prawda, to ja nie mam pojęcia, szczerze wam powiem. Zobaczymy na własnej skórze z czasem, jak to się tam oczywiście czyści. Powinno być coś szybciej, ale nie ma żadnych statystyk, nic nie jest opisane, więc generalnie nie spodziewam się, żeby tutaj było to jakoś tam uwzględnione. Tak, mamy nową szczotkę. Widzicie, mamy nową szczotkę. Ta szczotka jest trochę inna. Zobaczymy, jak to będzie się czyściło tutaj pięknie. O, potem sobie... Chyba trochę szybciej jednak leci. Potem sobie kupimy jeszcze kopystkę i wszystko. Tak, szybciej. Zobaczcie, ile szybciej to zajmuje. No, teraz to można się bawić w czyszczenie koni. Grzebek mamy ten sam, co mieliśmy. A, z takich, wiecie. Podstawa. Ale trzeba by było też grzebek zmienić. Tarararam. Na pewno będzie fajnie, jak będzie lepszy grzebek i wszystko fajne będzie. Nowe i w ogóle, wiecie, nie? No i tak, taki to ja mam pomysł na tą grę, żeby tak po prostu po jednym dniu, zobaczymy ile tych dni tam będziemy mieli i jak te odcinki będą wam się podobać. Ogólnie mogliby zmienić tylko trochę jeszcze muzykę w tle, bo jednak ta muzyka w tle jest trochę przygnębiająca. Ciągle to samo i to samo i to samo. A tak ogółem to gra jest bardzo, bardzo przyjemna. Bardzo, bardzo. Jej! Co mam zrobić teraz? Jeszcze raz z Maksem, ok? Zrobiłaś to rewelacyjnie. Dzięki. Dobrze. Nie możesz w żadnym wypadku o tym zapomnieć. To świadczyłoby niezbyt dobrze o tobie. Jasne, nie zapomnę o tym. Masz jakieś pytania? Bo mi przetrzepie bryczesy. A o co chodzi z tym czyszczeniem? Serio, przecież ona już umie jeździć i mnie galopować. Czy możesz wyjaśnić mi, jak mam jej przynieść wodę? Z paszą też mam jeszcze raz wyjaśnić, możesz? Nie, jest dość, co już dość, żadnych pytań, dzięki Max, jest wszystko jasne. Nie, już żadnych pytań, dzięki Max, już wszystko jasne. Okej, okay. Zmiana pory dnia, oczywiście, zmiana pory dnia, mamy popołudnie, więc pewnie wieczór teraz nam nadejdzie, czy nam nasz koń ma wszystko, co tu się stało właśnie, czy nasz koń ma wszystko, muszę was bliżej sobie postać, o właśnie. Nasz koń ma wszystko, więc cóż, myślę, że możemy sobie teraz zmienić porę dnia. Piękny jest ten zachód słońca. Okej. Okay. I co mamy gadać z Kasią? No to jesteś mała. Ja tu mieszkam. Nie, pierwszą godzinę miałam z Norkiem. Ach, ten stary Norka. Poczekaj, aż będziesz mogła jeździć konno przy Ami. Z Samuelem Paxtonem? Musimy jeszcze pomęczyć się z nudziarzem Norką i starą panną Mademoiselle Moreau. Och, przestań. Przecież nie wszyscy są aż tak straszni. Zawsze może być jeszcze gorzej. Zgadza się. Nie to miałam na myśli. Zajrzę jeszcze do mojego konika. Sprawdzę, czy dobrze śpi. Zrób to. Jeśli zobaczysz Maxa w stajni, pozdrów go.
Okej, Kasia jest chyba dosyć pesymistyczna. Wiecie co, w ogóle przebierzemy się trochę. Halo, szafo. Tak, chcę się przebrać. Dzięki. Kasia jest trochę pesymistyczna, powiem szczerze. No ale dobra. Tak czy inaczej, stary norka, wszystko jest takie stare. Ogólnie rzecz biorąc, norek nie jest taki zły. Moim zdaniem ten norka, możemy nazwać go norek, jak ten z Miodowych Lat. Norek, pan Tadeusz. Norek. I teraz będzie cutscenka, ja już to wiem. Uwaga, przyjrzyjcie się dobrze. Gdzie cutscenka? Halo? Co ja mam tu zrobić? Aha, Sebastian przed akademią. Ja miałam do konika pójść, ja chciałam już tą cutscenkę. Dobra. Norek nie jest taki zły, gorsza jest pani Moro, moim zdaniem. Słuchajcie, zrobimy sobie tak, teraz pomyślałam sobie, że zrobimy sobie pewną rzecz w tej grze i to będzie w następnych odcinkach. Tu jest Sebastian. A, spódniczkę założyła dla Sebastiana. Dobrze jest, dobrze jest. Swoja dziewczynka. Jesteś tu nowy? Jestem Paulina. Tak, dokładnie. Wygląda na to, że jestem nowy. Co tam piszesz? Chyba nie lekcje do szkoły. Tak późno? Nie, nic ważnego. To nie ma związku ze Co cię to szkołą. interesuje? Już się pakuję. Nie miałam nic złego na myśli. Spokojnie, pisz dalej. Chciałam pójść do mojego koła. No dobrze. Widzimy się później. No dobra, to jest całe jakby scena. Nie wiem, co on tam pisze i to jest w ogóle takie, no, podejrzane, bo może coś jakieś spisywać, jakieś notatki na temat ludzi, którzy tu się uczą. Może o koniach coś pisać i nie wiemy. No ale dobrze. I teraz będzie taka scenka. Uciekli. Kto miałby powód, aby się tutaj nocą włóczyć, a później chować? Lepiej jutro opowiem o tym Maxowi. Z drugiej strony, być może była to dwójka zakochanych, których już raz nad jeziorem wystraszyłam. Wydaje się, że to nie koniec tajemnic. Okej, okay, i mamy, słuchajcie, zakończenie dnia. Zakończenie dnia, więc wszystko jakby jest już zakończone na dzisiaj. Czy konikowi coś brakuje? Myślę, że nie. Konik dobrze śpi? Halo, konik. Myślę, że konik dobrze śpi. Nie będziemy tutaj, słuchajcie, teraz robić kolejnego dnia, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu. Ten dzień się zrobi oczywiście jutro, w sensie w przyszłym odcinku. I cóż, mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i łapeczki w górę. I napiszcie oczywiście, co o tym sądzicie, tak? No, w sensie komentujcie sensownie, tak? Czy nie pierwsza, druga, ostatnia, tylko napiszcie mi, co sądzicie. Czy znacie tą grę całą, czy może dopiero się z nią spotkaliście? I tak dalej, i tak dalej. Nie spoilerujcie, bo ja też tą grę znam. Kiedyś oglądałam tą grę u pewnego youtubera. Także nie ma sensu spoilerować. Jeszcze raz dziękuję Spelowi za prezent. I do zobaczenia w przyszłym odcinku na końskim szlaku Akademii Jazdy Konnej. Być może. Na razie, pa pa!